bardzo miła inicjatywa, fajnie, że Akademia potrafi drugi raz rzędu zorganizować coś takiego. W zeszłym roku było to naprawdę mniejsze wydarzenie, w tym roku sądząc po licznym audytorium, po tym, że tak naprawdę sala pękała w szwach, bo jak się obróciłem, widziałem, że niektórzy rodzice i dzieci stali, nie mieli nawet miejsca siedzących, więc na pewno jest to fajne, że z roku na rok tych dzieciaków, dziewczynek, chłopców jest więcej, że Akademia się rozwija i że są w stanie poza tym szkoleniem, poza tym, co stricte ich dotyczy, czyli piłka nożna, tak naprawdę są w stanie zrobić też coś, co pokazuje ich inne talenty. Hej, noty, nady, nada, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, noty, nady, nada, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Z tego roku możemy być zadowoleni, ponieważ no to był kolejny rok dynamicznego rozwoju Akademii. Natomiast zdajemy sobie sprawę, w którym jesteśmy miejscu, jak wiele pracy jeszcze przed nami. Dosyć twardo stąpamy po ziemi, ale ten rok oceniamy na plus. Repertuar był bardzo bogaty i tutaj wielkie podziękowania dla pani Kingi Guzik, która po raz drugi czuwa nad całością. Natomiast chyba przedszkolaczki, tam gdzie są malutkie dzieci, gdzie jest ta taka spontaniczność, to jest bardzo fajne. Tak jak zawodnik strzela bramkę, zawsze mówi, że to jest zasługa całej drużyny. I tak samo jest dzisiaj z tą galą. To jest zasługa całej drużyny, to jest zasługa pani Basi i Iwony z gimnazjum numer 1, które przygotowały dzieciaki. I przede wszystkim to jest też zasługa pani Kingi Guzik z SMS-u, która włączyła się w przygotowanie tego koncertu, który wydaje mi się wyszedł bardzo fajnie. Jeszcze jedno Boże Wszyscy tworzymy młodą Gieksę, rozwijajmy ją i tego sobie życzę w przyszłym roku, życzę nam i życzę całej Akademii, żeby cały czas się rozwijała, żeby odnosiła sukcesy i żeby wychowywała młodych, dzielnych ludzi. Dziękujemy bardzo, wesołych świąt, do zobaczenia za rok.